Panie pośle, wiemy, że zwrócił się pan do ministra Skarbu Państwa z prośbą o wstrzymanie procesu prywatyzacji uzdrowiska Choryniec. Zaapelował pan o wyrażenie zgody na komunalizację tegoż właśnie uzdrowiska. Pod tym apelem podpisał się również eurodeputowany PiS Tomasz Poręba. Co skłoniło pana do podjęcia takich starań o przejęcie tego sanatorium przez samorząd województwa podkarpackiego? Tak, to wspólne działanie mojego przyjaciela Tomasza Poręby i moje i było przez nas podpisane, skierowane pismo do ministra Budzanowskiego w tej sprawie, ale tak samo złożyłem interpelację odnośnie tego uzdrowiska. Sytuacja jest bardzo niepokojąca, dlatego że nie mówmy w ten sposób, że Choryniec jest takim typowym, klasycznym sanatorium, gdzie można znaleźć rozrywki. Nie, tam przyjeżdżają ludzie z całej Polski, nie tylko nasze województwo, piękne Podkarpacie, ale z całej Polski leczyć się. Unikatowe położenie, zasoby Borowiny właśnie dają taką, a nie inną rangę temu ośrodkowi. Moje zdanie jest takie, że samorząd województwa podkarpackiego wspólnie tutaj, gdyby był Rymanów i Choryniec, mógłby we właściwy sposób zadbać o interes właśnie tych ośrodków, mając na względzie potrzeby właśnie pacjentów. I decyzja o sprzedaży za marne pieniądze jest decyzją bardzo złą. Natomiast przypomnę, że to w jesieni z inicjatywy kolegów radnych z Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku podjęta została uchwała o podjęciu działań komunalizacyjnych. Dziwi mnie, że samorząd województwa wcześniej z taką inicjatywą nie wyszedł, dlatego że wiadomo było już dawno, dość dawno, że ta koalicja, Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, zmierza do prywatyzacji sprzedaży wszystkich uzdrowisk za wyjątkiem jednego, Krynica Żegiestów. I należało wtedy podjąć działania o skomunalizowanie, czyli wydanie decyzji uznaniowej potwierdzającej prawo własności samorządu województwa z określeniem w sposób precyzyjnych oczekiwań czy wymagań odnośnie realizacji zadań tych ośrodków. I to mnie martwi, podobnie jak mnie martwi nierozwiązana do dnia dzisiejszego dziwny sposób objęta jakimś tam działaniem sprawa Baranowa Sandomierskiego. Te obiekty powinny być własnością samorządu województwa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu.